Obudził się lewy obrońca Boliwii, znów w ataku Flores indywidualnie w stronę Alvareza, jeszcze Flores, prawa noga, czy tam nie było zagrania ręką? Tak! Jest rzut karny dla Boliwii w 58 minucie. Rzut karny jak najbardziej słusznie podyktowany. Podniósł ręce do góry jak piłkarz ręczny, kiedy trzeba się bronić, Marcelo Diaz. Takie przynajmniej odniosłem wrażenie w pierwszym momencie. Ale znowu pokazał się Flores. To nie jest jakiś genialny technik, ale on ma takie pozytywne boiskowe szaleństwo. Ruszył do przodu, gdzieś tę piłkę po przebitce odbił sobie głową. Prawa noga, nie może tak wyciągać rąk Marcelo Diaz. Musiał zagwizdać arbiter. I karny, ogromna szansa dla Boliwii. No i za chwilę chyba Estadio Hernando Siles po prostu odleci gdzieś daleko w przestworza, bo jeżeli tylko uda się wykorzystać ten rzut karny, a do piłki podszedł Arce, to będziemy mieli tutaj 1-0 dla gospodarzy. No i euforia na pewno wszystkich kibiców, oczywiście tych kibicujących za swoją reprezentację, bo tak jak powiedziałeś, Sebastian, jest również spora grupa tutaj na tym stadionie kibiców reprezentacji Chile. No ale jeszcze, jak mówi klasyk, rzut karny to nie gol. Za chwilę się przekonamy, czy Claudio Bravo, czy właśnie Juan Carlos Arce, piłkarz Bolivaru, 32-latek, staje przed olbrzymią, ogromną szansą na zdobycie pierwszego gola w tym spotkaniu. Arce kontra Claudio Bravo. Jeszcze tutaj wzmaga napięcie arbiter Roldan. Arce, już wszystko gotowe. Arce, długi rozbieg. Arce mocno! I jest 1-0 dla Boliwii. Lepiej nie dało się wykonać tego rzutu karnego. Słuchamy stadionu. Bez szans Claudio Bravo, który wymownie pokazywał przed chwilą swoim kolegom, że mamy jeszcze sporo czasu na to, aby tutaj odrobić tę stratę. Ale tak jak powiedziałeś, Sebastian, strata 3 punktów w tym spotkaniu może być zabójcza dla reprezentacji Chile, bo już tam czują na pewno oddech za plecami Argentyńczyków, którzy po prostu dzisiaj muszą swoje spotkanie wygrać. Ale jeżeli wygrają, to awansują w tabeli już z tego 5. miejsca, które nie daje bezpośredniego awansu na Mistrzostwa Świata. Tutaj widzimy jeszcze raz Arce i radość kibiców, a także